Siema, witam Was tutaj dzisiaj. Następna pilarka uratowana. 346 XP, kolejna pszczółka. Słuchajcie, to jest pilarka od handlarza. Kupiłem ją w bardzo ładnym stanie, na zdjęciach i tak dalej. Filmik dostałem, jak pracuję. No chodziła, nie? Wiecie, jak to chodzi na filmie. Gdzieś tam, jak przygazujesz tego, no chodziła, pracowała, okej, nie? Ale słuchajcie, towar przyjechał, zapakowany. Wiadomo, że nie jest to nowa pilarka. Powiem Wam, umęczona niemiłosiernie. Strasznie. Tłok pęknięty. Zobaczcie, ktoś tutaj próbował wkręcić świecę, albo dłuższą świecą próbowali blokować, żeby... nie wiem, odkręcić sprzęgło lub cokolwiek. Tłok jest pęknięty. Pokażę Wam zdjęcie. Filmik znaczy się, o. Widzicie? Tam jest dziura. Czy dziura? No, to aluminium, tu pęknie, ten spornik cały. Teraz Wam pokażę dobry tłok tego samego modelu. Proszę bardzo. Tu jest ok, cały jest, nie? Sporniczek ten, to żebro. Nic nie ma, nie? A patrzcie tutaj. Na pół pęknięte i tam odlazło to aluminium, nie? Bo tam już temperatura przebijać zaczynała. Więc pęknięty tłok. Przytarty. Też z dwóch stron przytarty. Na ssaniu i na ten. Tutaj popatrzcie, ktoś nieudolnie próbował też przez kolektor wydechowy. Jaki jest od śrubokręta tutaj. Masakra. No i to tyle, nie? Teraz tak. Nie było ostrogi w ogóle, słuchajcie. Nie było tu ostrogi. Tu jest wyłupany gwint w ogóle od ostrogi. Miał dosłać. Pozdrawiam handlarza Sylwka. On wie, który. Miał dosłać. Słuchajcie. Zobaczcie, wyłupany gwint. Ja tutaj halikoli robiłem. Jest sadzone. Gwint jest poprawiony. No i okej, będzie trzymać, nie? Ale ostrogę musiałem kupić. Brakowało. Następna rzecz. Tu coś się działo. Nie było tego wychwytnika łańcucha. Był urwany tutaj. I coś tu się działo, bo aż tutaj jest wyłupane lekko, delikatnie na karterze, nie? Ale to jest nieznacznie. Tu przychodzi pokrywa i tak, więc to nie będzie przeszkadzać. Przyniosłem tutaj pokazać, jak to wygląda, więc tak, tutaj jest wyrwany ten, tutaj ta cała obudowa jest tutaj wyrwana, tu nie ma tego plastikowego takiego klina tutaj specjalnego, zaraz Wam pokażę z innej tutaj pokrywy. O, tu mam dobrą pokrywę, widzicie, tego klin tutaj, takiego łapacza nie ma. Ta blacha, jakaś sztuka, zobaczcie, jak powinna wyglądać blacha fabrycznie z tutaj z całym takim tym, to tu tylko założony jest ten kawałeczek. To jest jakby w ogóle docięte z jakiejś puszki czy z czegoś, nie mam pojęcia. Na sztukę zrobione, aby poszła piła, nie? Na handel. Co tu jeszcze? Więc to ta osłona, no, do wymiany. Zobaczcie, osłona powycierana, ale naklejka nowa, nówka. Przyklejona, nie? Także to jest do wymiany. Mam tutaj w dużo lepszym stanie też używaną osłonę. Tak jak widzicie, ten tutaj kołek ustalający jest wyrwany. On tutaj wchodzi, o, tutaj w karter. To ten kołek jest tu wyrwany, w ogóle go nie ma. Także to jest wszystko tutaj zupełnie. Musiał być coś tam, łańcuch spaść albo coś parę razy i dlatego tu coś jakieś było, nie? Dobra, nieważne, to nie przeszkadza. Nowy pójdzie, pokrywa sprzęgła i maszyna będzie gwizdać, nie? Tu przy tym, jak jesteśmy przy tumniku, to od razu Wam pokażę tumnik. Oto był tumnik już ten nowszego typu tak zwany, ale to jest dla mnie skaszaniony tumnik. Jest nieporozumienie, dlatego że on często, gęsto tutaj ta siatka się zużywa i on też nadpala pokrywę u góry
tą tutaj, która przychodzi na cylinder, tą całą tutaj osłonę. Więc te tumniki to nie polecam i to wywalać od razu, bo za psami rzucić. Tu husqvarna się nie popisała z nim. Ja lubię te z bocznym wyrzutem, fajnie te spaliny uciekają wtedy. Mamy już tutaj elegancki tumniczek, już o, czeka na montaż z bocznym wyrzutem. A jakiś tam po przejściach, ale widać, że to jeszcze jest w bardzo dobrym stanie i z bocznym wyrzutem, tak jak Przemuś lubi. No i co? To teraz tak, tu jakaś ta osłona była, tu zamówiłem nową osłonę. Spornik właściwie, nie osłona, to jest spornik tumnika tutaj się przykręca przy ostrodze. No to tu widzicie, tu było zrobione urwane, tu gdzie ostroga jest przykręcana z tej strony, to ten jest urwany w ogóle, nie? Jest taki, że tak powiem, no można powiedzieć na jedną śrubę, ale to nie zdaje egzaminu, to musi być tak jak tutaj przykręcone. Aczkolwiek wcześniejsze wersje miały na jedną, ale to była całkiem inna konstrukcja, tu wam pokażę zaraz. O, tu mamy na przykładzie innej 3-4-6 i widzicie, tu jest na jedną śrubę, ale to jest całkiem inne, jest grubsze, jest tu wzmocnienie, jest na jedną śrubę i zdaje egzamin, nie? Natomiast w przypadku tych muszą być dwie, bo jest troszkę cieńsze i jest to troszkę inna konstrukcja w porównaniu do tego, nie? No, więc tutaj nowe będzie szło to, nie? No to teraz tak, uchwyt hamulca, blokada hamulca, urwane, upierdzielone całe ten, trzeba nowe było, szrot, patrzcie jak osłona wygląda, ta blacha tutaj ostrzęgła co idzie. Teraz żeśmy założyli nówkę, nie? Oryginał, wszystko. No, zobaczcie, jaka tutaj aż, zobaczcie, tu jest aż rozcięta, prześwituje. Masakra porozrywana cała. No żyletka można powiedzieć, nie? O, tutaj zmielone wszystko. No, następny szrot. Sprzęgło też do wymiany. Sprzęgło do wymiany. Słyszycie? Nie ma prawa sprzęgło. Jak złapiecie za piastkę i nim poruszacie ciężarki, sprzęgło ogólnie, nie ma prawa tyrkotać, bo to będzie tak biło, że masakra i też będzie napędzać na wolnych obrotach łańcuch. To nie będzie trzymać. Więc sprzęgło nowe, całe sprzęgło nowe, nie? Kolejny koszt. Słuchajcie, te pozrywane klamry, tak tylko przykładane są i pstryk, nie? Bo ona będzie trzymać, ale jak odpinasz, to musisz ją łapać, żeby nie spadła, nie zginęła. Więc klamry też wszystkie trzy nowe. No ogólnie powiem wam, pilarka taka zmęczona była. Niedbalstwem, powiem wam, niedbalstwem, nie? Jedno co mnie cieszyło, to że wał był w bardzo dobrym stanie. Koszyczek, to wszystko, naprawdę aż w szoku byłem, więc tu chociaż wał się uratował. No ale łożyska i uszczelniacze wymienialiśmy, rozpoławialiśmy, wymienione są. Kiedyś zrobię film, jak wymieniał łożyska i uszczelniacze, bo tu trzeba palnikiem grzać, żeby rozpołowić je. Fajnie, żeby to poszło i żeby nie połamać, nie poszczerbić i wał nie pokrzywić. No. Także powiem wam, że no, naciągnął mnie trochę gościu, nie? Najlepsze jest to, że później pisałem do niego, nie? To tak słabo, z jakimiś refleksjami, żeby coś człowiekowi pomóc, nie? Czy może zreflektować się, coś dosłać, nie? Jedyne co było, to była prowadnica tutaj dobra, prawie że nowa, Oregona, a łańcuch był już używany. No, więc to tak wygląda, słuchajcie, i co zrobiłem? Zrobiłem tak, uratowałem sobie, miałem jeden cylinder i ten cylinder sobie zrobiłem, uratowałem. Słuchajcie, wyszedł mi nówka. Teraz tu przyświecę wam. Więc zobaczycie. To cylinderek schonowałem.
i powiem wam, że bardzo ładnie wyszedł, zero rysek, wszystko poznikało. Taki miałem jeden używany cylinder, bardzo ładnie wyszedł, prawie jak fabryka, można powiedzieć. Tam wyczyściłem u góry głowicę, tą całą komorę spalania, więc ten cylinderek będzie zakładany. Oryginał Maile, jeszcze to jest tak, Maile, widzicie, oryginał, i on będzie założony, będzie chodzić ta piła jak pszczółka. Nowy tłok Maile idzie do niej i to zostaje wszystko w pojemności 3-4 konia. Nowy pierścień, fabryka, wszystko oryginał, tutaj zakładam. No i co? I posmarowałem już sobie łożyska, słuchajcie, olejem do mieszanki, zawsze smaruję. Tam, tu posmarowałem wszystko ładnie, komora widzicie czyściutka, korbowa. No i będziemy składać, uszczeleczkę zaraz kładziemy i będziemy go skręcać pomalutku. I może dziś jeszcze będzie gadał. No. Także... O, no widzicie, tutaj w tej 346, co zrobiłem ostatnio, ależ ona ciągnie. To jest, tutaj dałem cylinder nowy też, ale tu dałem cylinder cały z tłokiem, ten 44,3, nie? 44,3 na 3,7 konia, nie? Czyli na te, które są mocniejsze, były później robione, te 346, nie? A tą zostawiamy w oryginale, tak jak była, na mniejszym troszkę tłoczku, z mniejszą mocą, nie? Na 3,4 konia, nie? Także będziemy mieć porównanie, będziemy robić testy, czy te 3,0 konia robi naprawdę taką różnicę, nie? No, bo one bardzo świetnie chodzą, te pilarki, bardzo fajne są, poręczne, nie? No. Biorę się za robotę, koniec gadania, hejo. Dobra, będziemy zakładać tłoczek. Tu mamy troszkę utrudnioną sprawę, dlatego że w tym modelu tutaj w oryginalnym cylindrze, no ta faska to jest takie mikro, jak zobaczycie. Nie wiem, czy wyostrzy mi. O, wyostrzyło, widzicie? Bardzo malutka, dobra. Słuchajcie, mamy już tu uszczelkę, wszystko, jest tłoczek nasmarowany, jest cylinderek nasmarowany. Wszystko ładnie, gaźniczek jest założony, żeby ułatwić teraz montaż. No to co, będziemy go tu cisnąć pomalu. A czekaj, ja tutaj nie wiem. Złapał, dobra. Dobra. Jest. Jeszcze. O! Chwila nieuwagi i siedzi. O. Dobra. Elegancio. Elegancio, pani geniu. Siadam pięknie. Ty mi nie uciekaj. Właśnie tam głębiej. Pomalutku, pomalutku. Cyngiel gazu. No przełaź. Dobra, jest. Fajnie te gaźniczki tu amortyzowane, to są fajne tutaj. Tych kuskwarnych. Dobra, polary są potrzebne. Bo tu już sobie. Dobra, to na bok. No słuchajcie. Tu mamy paliwo. Gaz, może ten gaz założę. Usiadło. Teraz, moi drodzy, amortyzatory gaźniczka. Trzeba gumeczki nagiąć. Cyk, 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 siedzi jeden. Siedzi drugi. Ten kabel tu mi na zawadzie jest.
on ma iść tu. W las i o, on ma iść tu, dobra. No i słuchajcie, powiedzmy, że to jest to. O, nawet gaz działa. Aha. Dobrze. Pięknie, ten gaźniczek, patrzcie, ten gaźnik pracuje, widzicie? On tutaj pięknie chodzi na tych gumeczkach, to jest coś pięknego. Nic sztywno nie ma tu. Dobra. To co, przykręcam cylinder, oprawiam tutaj i później wracamy. Dobra, garnuszek jest założony, przykręcony jest. No i co? Tutaj tłoczek, wszystko pięknie, spasowane, słuchajcie. O. Super! Pożegnanie piłkarskiej legendy. O, patrz pan, gada już! Ale na kciuku. No, iskra. Widzicie to? A, prawie gada. Uczymy na to, że będzie mówił wszystko zgodnie ze swoją pamięcią. Super. O, zobaczcie ładnie, jak tłoczek pracuje. O, o. O, tutaj mamy minimalny luzik na pierścieniu, montażowy, taki ma być. O, i proszę zobaczyć, jak nie widać tam honownicę. Wyostrzy, trochę wyostrzy. O, popatrzcie, jak ładnie widać. Oj, nawet ślad został po tym, po zameczku na pierścieniu. Olejem zaciąga, zobaczcie, jak ładnie tłoczek zaciąga olej. O, pięknie. No i cyk. Coś pięknego. Następna 346 zrobiona. Chodzi pięknie. No.